część zwaleń sobie. No to ja na razie nie jestem na tym etapie, bym powiedział, jakie jest rozwiązanie. Ja na razie jestem na etapie słowa. Najpierw było słowo, a słowo chciałbym się stało. Na razie jestem, wydyskutujmy. Zobaczmy, kto ma rację i wtedy jego i wybierajmy i popierajmy i będziemy realizować. Natomiast nie, wychodzimy po takiej epoce podjazdów, oszustów, wojowania agentów, że tego się nie da przeskoczyć. Tego, że nawet gdyby był prorok, to i tak go nie posłuchają. Bo jesteśmy, wychodzimy z takiej epoki. Więc trzeba przez dyskusję poznać nowych ludzi, nowe pomysły i wtedy wybierzemy i pójdziemy. A panie prezydencie, nie boi się pan, że prędzej, nie wiem, z Unii Europejskiej wyjdziemy albo Unia się rozpadnie? Do poniedziałku Komisja Europejska... 15 minut po rozpadnięciu ma być nowa Unia. Francji, Niemcy i Włochy mają już mieć opracowane i przyjmują, tylko już tak, żeby nikt, jak żadna Polska nie rozwaliła Unii. Tam się zgadzasz, trzeba zgodzić będzie na wiele rzeczy i jak się zgadzasz, to jesteś. A jak się nie zgadzasz, to idź, to twoja sprawa. My będziemy dla siebie pracować, a ty byś miał utrudnienia. To będzie wszystko dla tej grupy, która się zorganizowała. Nawet hodowcy kanarków, pani tam nie wyjdzie na spotkanie, jak oni mają swoje naradę. A tu dopiero takie zorganizowanie Unia, i co to jest? I z boku wchodzą różne kraje i wchodzą z produktami. No nie, to musi być poprawione. A co, panie prezydencie, jak sobie poradzić z tą tysiącami ludzi, którzy uciekają przed wojną albo złą sytuacją gospodarczą? Powiedziałem to lekko, to jest nic. Za chwilę Chiny ruszą, Indie ruszą, to przyjedzie 2 miliardy na każdym klombie, liścia nie będzie, bo nawet liścia. To naprawdę chwycą za broń i pójdą do lasu, jak żołnierze. Nie. Przecież, jak mówiłem też o tym, że jak rower wymyślili nasi dziadowie, to musieli zrobić Polskę, bo inaczej tam zabijali w tej drugiej wiosce. Więc trzeba było to zintegrować, podobnie zrobić, żeby można być rowerem wjechać do tej wioski i dalej. Jak my wymyśliliśmy samoloty, internety i wiele innych rzeczy, to musimy zrobić coś większego. Musimy zrobić państwo, Europę, jedno państwo, oczywiście nie dla wszystkich rzeczy. Dla tych, które się nie mieszczą. Dla tych musimy zrobić i struktury, i programy, bo inaczej będziemy robić samochodów za dużo, lodówek za dużo, bo nikt nie sprawdza, kto ten drugi robi. A więc po to jest te miejsce potrzeby jak Unia, żeby tam się dogadywać, co ty robisz, ty masz szansę, ty nie rób, bo ja robię, no coś takiego. A na koniec powiem ci, bo to jest wyzwanie na dziś, to znaczy jak Polska już w ramach Unii Europejskiej ma odpowiedzieć na to wyzwanie dotyczące uchodźców. Jedni mówią, że nie wpuszczać... Nie skończyłem, bo ja nie skończyłem, pani mi przerwała. Otóż jak wyczekają nas Indie i Chiny, a czekają nas jeszcze gdzieś 20 lat, spodziewam się, że lekarze powiedzą, Pan Bóg nam dał cały świat i jak chcesz być zdrowy, zdrowa, to musisz przez życie przekręcić się przez cały świat. I opracują nam tabelę dla każdego, z którego miejsca zaczynam i ile lat powinienem być dla zdrowia. W Polsce 5 lat na przykład. Ale i dalej. A nie tak jak dzisiaj jest jeden w gorącym się smaży i jest chory dlatego, a drugi w zimnym nie rozbiera się całe życie, bo nie może, bo za zimno jest. Tak, mówię o globalnej wiosce, jednym z zjednoczonej organizacji. Dokładnie tak będzie. Lekarze nam udowodnią, że musimy się przesuwać. Każdy dostanie kalendarzyk i powie, chłopcze, tu masz 5, zasuwaj dalej, bo będziesz 5 lat tutaj żył, bo będziesz chory. Bo musisz przejechać przez Kubę i inny, bo tam jest gorąco. Ja mam reumatyzm przez tego cholernego Castro. A gdyby Kuba była otwarta, ja bym tam jeździł na 5 lat raz i bym miał wyleczony reumatyzm. Na bazie tych uchodźców teraz musimy zrozumieć, że musimy tak świat przerobić ekonomicznie, politycznie, żeby te rzeczy nie robiły nam kłopotów. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. To był prezydent Lech Wałęsa, Światopogląd dziś z Gdańska. Informacja, a po nich wracamy. Tak, widzicie państwo, kupa śmiechu na wydechu.